Reklama. Partnerem podcastu i programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Jutro Nauci, świat po pandemii. O tym, jak zmieniają się różne dziedziny naszego życia, rozmawiamy z jutronautami, czyli wyjątkowymi osobami z różnych dziedzin, które odkrywają przyszłość z czytelnikami Wyborczej. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Nazywam się Wadim Makarenko, jestem redakcyjnym szefem programu Jutronauci, a moim dzisiejszym gościem jest Miron Mironiuk, założyciel firmy Kosmos i pomysłodawca technologii OmniCookie, która obecnie obejmuje 1 miliard telefonów komórkowych, w tym 800 milionów w samych Chinach. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że Cię słyszę. Gdzie Ty teraz jesteś, Miron? Jesteś w Chinach, w jakimś innym kraju Azji? Jestem teraz w Singapurze. Przeprowadziłem się do Azji 4 lata temu. Przez pierwsze 4 lata mieszkałem w Hongkongu i w Szanghaju, a teraz przeprowadziłem się do Singapuru. Jedna z Twoich prezentacji, takich wykładów, zaczyna się od takich zdań. Wszystko, co internet zrobił mediom, zrobi też handlowi. Wszystko, co internet zrobił handlowi na Zachodzie, już zrobił w Chinach. Nic nie przekręciłem? Nie, nic nie przekręciłeś. To teraz zapytam, co internet takiego zrobił handlowi w Chinach? Bardzo dobre pytanie. Zacząłbym od przypomnienia, jak ogromną skalę mają Chiny. Bo myślę, że czasami z perspektywy Polski, z perspektywy Europy o tym zapominamy. Więc Chińczyków jest 1 400 000 000. To oznacza, że musielibyśmy wziąć Unię Europejską dwukrotnie, bo Unia ma około 500 milionów mieszkańców, dołożyć do tego Stany Zjednoczone i dołożyć do tego Polskę, żeby tylko dorównać Chinom w zakresie populacji. Jak masz tak ogromną skalę, to rzeczywiście możesz pozwolić sobie na innowacje, które pochodzą z tego rynku. I nawet jeżeli te innowacje nigdy nie wyjdą poza twój kraj, to nie jest to żadnym problemem. No jeżeli twój rynek to 1 400 000 000 ludzi. I przez tę skalę co piąty użytkownik internetu na świecie to Chińczyk, co trzeci użytkownik smartfonów na świecie to Chińczyk i co drugi wydany dolar w internecie to chiński dolar. To bardziej chyba chińskie jeny. I to, co jest fascynujące, to jeżeli porównasz, cały czas mówimy o sprzedaży w internecie, szczególnie teraz podczas tej pandemii, ale jeżeli porównamy liczby, to w Stanach Zjednoczonych tylko 14% sprzedaży odbywa się przez internet. Dla porównania w Chinach to 25%. Wciąż to jest tylko ćwierć, ale na pewno ta sprzedaż w internecie rośnie. Ku mojemu zaskoczeniu nie rośnie tak szybko. I na początku, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa i nasza firma jako Kosmos była tym dotknięta już na początku lutego, kiedy Chiny zaczęły być zupełnie zamknięte, to przewidywałem, że będzie ogromny wzrost sprzedaży w internecie, że ludzie już nigdy nie wrócą do sklepów fizycznych. A okazało się, że wydatki w internecie od stycznia do kwietnia tego roku wzrosły o tylko 2% w Chinach. Sprzedaż w świecie fizycznym spadła o 15%, ale teraz, kiedy te sklepy są otwarte, ruch w sklepach powrócił do poziomu 80% w porównaniu z czasem przed koronawirusem. Jako Kosmos sprawdziliśmy dokładnie, ile osób odwiedziło sklep od stycznia do lutego, jak to się zmieniało. I oczywiście na początku tej pandemii ten trafik spadł do poziomu do około 20%, ale już pod koniec marca w Szanghaju to było 65%. Więc myślę, że to też napawa nas w Polsce i w Europie optymizmem, że jeżeli sklepy będą już otwarte, jeżeli ludzie przede wszystkim będą czuli się pewnie, żeby do tych sklepów wrócić, to do tych sklepów wrócą. I to, co myślę, jest też fascynujące, to że ta pandemia pozwala nam zrozumieć, dlaczego ludzie kupują. Jest część zakupów, która odpowiada za tak zwane uzupełnienie zapasów, a jest taki zwykły shopping, kiedy idę do sklepu po to, żeby spędzić w ten sposób czas. I nie do końca, bo zdawaliśmy sobie sprawę, jakie są proporcje. I teraz widzimy, że nawet jeżeli ludzie są zamknięci w domach, nie ma żadnej możliwości, żeby coś kupić w świecie fizycznym, i tak nie kupują tego w internecie. Zwyczajnie nie kupują. No dobrze, ale czy ten podział pomiędzy uzupełnieniem zapasów, a takimi zwykłymi zakupami, kiedy idziemy i kręcimy głową w różne strony, coś kupimy tu, coś tam, coś kupimy i oddamy, to ten podział odpowiada za ten niewielki wzrost sprzedaży przez internet w Chinach w warunkach pandemii, że to tylko 2%? Tak myślę, bo jeżeli spojrzysz na to,
No zakupy, niektóre kategorie zakupów jak produkty spożywcze, ten wzrost był ogromny. Ale jeżeli chodzi o zakupy, o ubrania, czy no cokolwiek związane z przyjemnością, a nie z tym uzupełnieniem zapasów, no to było zrównane do zera. Cały czas będziemy słyszeć o raportach giełdowych różnych firm, które będą mówić, że ich sprzedaż w internecie podwoiła się albo się nawet potroiła. To, że musimy zadać pytanie, jaki był poziom początkowy, no bo jeżeli sprzedawałeś jedną szminkę w miesiącu przez internet, przez Allegro, a teraz sprzedajesz 10, no to nie jest jakieś ogromne osiągnięcie, jeżeli w tym samym czasie w twoim sklepie fizycznym sprzedałbyś 1 milion, tak? I to czasami mówimy o takich różnicach. No, dla mnie nasza firma jest o tym połączeniu tego świata rzeczywistego z światem wirtualnym i dla mnie to, co widzimy teraz w Chinach, było zaskoczeniem, ale też było fascynujące, żeby zrozumieć, że my jako ludzie po prostu lubimy szwendać się po sklepach. To jest rzeczywiście odkrycie, bo już miałem cię pytać, a co właściwie, jak ten cyfrowy handel się sprawdził podczas pandemii? Te, nie wiem, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Cyfryzacja, wszędzie magazyny, bardzo gęsta sieć magazynowa, bardzo szybkie dostawy. Kupujesz dziś, jest szansa, że w Chinach jeszcze dziś dostaniesz coś, co kupiłeś przez internet. Powszechne i bezpieczne płatności, prawda? Za wszystko tam możesz zapłacić z komórki bez problemu. To jakby wypracowanie nowych nawyków i co? I to wszystko jest bez znaczenia podczas tej pandemii? Tak, no bo po co masz kupić nową torebkę czy nową bluzkę, jeżeli nikt cię w niej nie zobaczy? Wiesz, no, szczególnie te najbardziej drastyczne są zakupy w kategorii luksusowej. No, jaki ma sens kupienie torebki Chanel przez internet? No możesz to zrobić, no ale po co? No, ta torebka kosztuje dlatego tak dużo, że możesz wejść do sklepu, ktoś w tym pięknym sklepie cię wspaniale przywita, później sprawi sobie przyjemność, że jesteś w tym sklepie, że stać się coś, żeby coś kupić. Jak już kupisz i wyjdziesz z torebką Chanel z tego sklepu, to wszyscy cię zobaczą. Za to płacisz. To, że produkt jest lepszej jakości albo nie, to może mieć na ten temat różne opinie. Ale to, jak ludzie patrzą i reagują na to, że ty jesteś w tym sklepie Chanel i mogłeś sobie pozwolić na to, żeby kupić tę torebkę, to jest to, za co płacisz. I bardzo trudno jest to doświadczenie skopiować w internecie. Jeżeli chodzi o marki masowe, to na pewno będzie coraz więcej projektów związanych z grami, żeby otworzyć to doświadczenie kupowania i żeby to miało bardziej charakter socjalny. Ale myślę, że jako ludzie jesteśmy zwierzętami stadnymi, lubimy przebywać wśród innych ludzi, nawet jeżeli myślimy, że jesteśmy introwertyczni. Lubimy, kiedy inni ludzie nas widzą, że możemy sobie na coś pozwolić. Po to ciągle kupujemy nowe ciuchy. Lubimy się pokazać. Lubimy. Okej. A powiedz, to w związku z tym, jakiego rodzaju lekcje te marki luksusowe, o których wspomniałeś, tam, nie wiem, Chanel, tak, ta marka padła, nie wiem, i konkurenci, jakiego rodzaju lekcje mogą wyciągnąć z tej całej sytuacji te marki? No jeżeli byłeś najbardziej popularną marką, jeżeli klienci w pierwszej kolejności szli do twojego sklepu, żeby coś kupić, jeszcze na tym zyskasz. Ale jeżeli byłeś drugim albo trzecim wyborem klientów, że przyszli do twojego sklepu, jeżeli nie znaleźli czegoś w tym pierwszym, albo przyszli, żeby zobaczyć, że może coś masz, to ty na tym stracisz. I widzimy to bardzo dosadnie w Chinach, analizując dane i ze sklepów, i z całych centrów handlowych. Sklepy i centra handlowe, które były numerem jeden przed pandemią, jako pierwsze odzyskały ten trafik. Klienci wrócili do nich jako pierwsi. Sklepy i centra handlowe, które były na drugim, trzecim miejscu, broń Boże, czwartym albo piątym, naprawdę mają problem, żeby tych klientów do siebie przywrócić. Co, jak o tym myślisz, ma sens. No, tak zwany window shopping, szwendanie się po sklepie, no to nie jest, czas pandemii to nie jest najlepszy moment na to. Jeżeli już pójdziesz do tego sklepu i to idziesz tam wiedząc dokładnie, co chcesz kupić, nie będziesz ryzykować, żeby się rozchorować po to, żeby pochodzić po sklepie. A czy widzisz jakieś trwałe zmiany, które zaszły w chińskim handlu na skutek epidemii i kwarantanny? Czy, nie wiem, przyspieszyła automatyzacja, czy może, nie wiem, jakieś firmy zaczęły migrować do sieci, choć tego, co mówiłeś, przepraszam, przed sekundą, to jest raczej nieprawdopodobne, żeby tak zmigrować. Pomimo, że handel w internecie w Chinach jest dużo bardziej rozwinięty niż w Europie czy Stanach Zjednoczonych, to wciąż były marki, szczególnie w branży luksusowej, które nie chciały sprzedawać przez internet. Które uważały, że to nie jest luksusowe środowisko, to nie jest doświadczenie, które chcą przekazać, zbudować dla klienta. I teraz to się zmieniło. Teraz
niezależnie, czy cię to podoba, czy nie, twoje produkty będą sprzedawane przez internet. Bo nawet jeżeli ta sprzedaż to będzie tylko kilka procent, to lepsze jest mieć te 5% niż mieć zero. Więc to się zmieniło, że ta sprzedaż w internecie już nie jest kwestią wyboru, tylko koniecznością. Ale chyba wszyscy zdziwiliśmy się, że ta sprzedaż w internecie nie wzrosła aż tak bardzo, jeżeli patrzysz na realny wolumen, a nie na procenty, bo tymi procentami to rzeczywiście łatwo zbudować wrażenie, ale czasami to jest odległe od rzeczywistości. Czy wśród tych trwałych zmian, które zachodzą w handlu, wspomniałeś, że tam niektóre firmy jednak zaistnieją w sieci pomimo wieloletnich obiekcji. Czy tam jest jeszcze coś głębiej? To znaczy, nie wiem, czy jakoś zmienią się salony tych luksusowych marek? No bo teraz się mówi o automatyzacji. Czy jest szansa, że na przykład salon takiej wypasionej, luksusowej marki będzie salonem samoobsługowym w tych warunkach? To wszystko jest możliwe, ale to też będzie kwestia, na ile to jest marketing, a na ile to jest realna zmiana. I myślę, że już trzymajmy się tego Chanel. Jeżeli Chanel otworzyłoby w pełni zautomatyzowany sklep w Szanghaju, to byłoby to genialne posunięcie marketingowe. Wszyscy by o tym mówili, każdy klient chciałby do tego sklepu przyjść. Pierwszy na świecie sklep w pełni zautomatyzowany, do tego wszystkiego jeszcze Chanel. Więc to samo doświadczenie będzie świetne dla takiej marki jak Chanel, bo ludzie też będą chcieli sobie zrobić zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Więc to zaspokoi tę potrzebę socjalną, dzielenie się, chwalenie się tego, że może sobie pozwolić na ten produkt. Ale czy rzeczywiście wszystkie sklepy mogłyby nagle być w pełni zautomatyzowane? Nie sądzę, bo nawet gdyby ten sklep był w pełni zautomatyzowany, to na pewno będzie tam kilku sprzedawców, którzy będą się kręcić wokół sklepu, żeby jakoś zapanować nad ruchem, nad kolejką, kto do tego sklepu może wejść, kto nie. I myślę, że jeżeli chodzi o trwałą zmianę, myślę, że absolutnie nie. Jeżeli chodzi o, na pewno nie w branży luksowej, jeżeli chodzi o marketing, na pewno takie pomysły będą się pojawiały i będą bardzo skuteczne. To, gdzie możemy się spodziewać trwałej zmiany, to sklepy kosmetyczne. Dlatego, że tutaj ta obawa, no załóżmy, nie ma sklep Inglota w Polsce. Inglot nigdy nie nadrobi też sprzedaży w internecie, sprzedaży w świecie fizycznym. Tak? Jednak jako kobieta musi zobaczyć, jak ten makijaż wygląda w rzeczywistości. Tak, chce go spróbować i zobaczyć, jak ten kolor wygląda. Więc jednocześnie przyjście do sklepu i dotykanie tych produktów nie będzie takie proste. Tak? No bo jednak ta higiena musi być zupełnie inna niż w przypadku sprzedaży butów. I więc to może wprowadzić jakieś zmiany do architektury tych sklepów, no ale te zmiany ciągle zachodzą. Ta akceleracja zmian, katalizacja zmian w Europie może być dużo bardziej widoczna niż w Chinach, dlatego że w Chinach ten e-commerce już był na bardzo zaawansowanym poziomie. I to wynika paradoksalnie z konkurencji. Jest dwóch bardzo silnych graczy w Chinach, Tencent i Alibaba, i obaj gracze mają bardzo mocne platformy sprzedażowe. Więc w Chinach zamiast, jeżeli chcesz coś kupić w internecie, nie musisz chodzić bezpośrednio na stronę producenta, tylko wystarczy, że wejdziesz na jedną z tych dwóch głównych platform sprzedażowych i tam będziesz mógł kupić produkty, którekolwiek marki sobie życzysz. Jedną z głównych przyczyn jest to, że Chińczycy obawiają się, że trafią na podróbki. I Chińczyk wierzy, że jeżeli kupi produkt bezpośrednio z platformy Tencent albo Alibaby, to ten produkt będzie oryginalny. Nie wierzy, że jeżeli wejdzie na stronę producenta, ten produkt będzie oryginalny, no bo może cała strona jest podróbką. Okej, okay, a powiedz, jeśli chodzi o trwałe zmiany, czy są jakieś kategorie produktów? Rozumiem, że nie dotyczy to dóbr luksusowych, ale my w Polsce dyskutujemy, czy niektóre kategorie produktów nie przeniosą się do sieci w znacznie większym stopniu niż do tej pory. Takim przykładem chętnie podawanym w tych dyskusjach jest na przykład sprzęt AGD. Czy w Chinach tego rodzaju trwałe zmiany jakoś są widoczne, że mamy, nie wiem, produkty, które migrują do online'u, czy kategorie? Na pewno produkty, których nie musimy i nie widzimy potrzeby, żeby je dotykać, albo produkty, które kupujemy, żeby uzupełnić asortyment, te produkty będą przenosiły się do internetu w większym stopniu, ale znowu, nawet jeżeli chodzi o zakup masła czy cukru, to jednak pójście do supermarketu też jest jakimś doświadczeniem, też jest jakąś formą spędzania czasu. Więc nie sądzę, żeby te zmiany były tak drastyczne. To, co widzimy, to że w ramach samych kategorii są duże różnice pomiędzy konkretnymi produktami. Jak weźmy, porozmawiajmy o kosmetykach. W przypadku kosmetyków klienci są bardzo lojalni, jeżeli chodzi o kremy do twarzy. Jeżeli trafisz na krem do twarzy, który
który ci służy, to jesteś do niego lojalny. Więc klienci dużo chętnie kupują te kremy przez internet. Jeżeli widzą jakąś promocję, kupią nawet 10, bo wiedzą, że będą zawsze z tego kremu korzystać. Jeżeli chodzi o makijaż czy zapachy, to jest zupełnie inna historia. Jeżeli chodzi o zapach, no musisz pójść do sklepu i musisz sprawdzić, jak ten zapach rzeczywiście pachnie. I podobnie z makijażem. Makijaż jest bardzo sezonowy, wszystko zależy od trendów, więc ludzie znowu wolą pójść do sklepu, żeby to sprawdzić. Czyli coś zmigruje, coś nie zmigruje. A co z tradycyjnymi placówkami, powiedz? Jak tam wygląda sytuacja w chińskich sklepach takich klasycznych, naziemnych? To znaczy, czy one stają się bardziej zautomatyzowane dzięki temu, że wybuchła ta pandemia? Bo w Europie wciąż nie mamy takich stuprocentowo samoobsługowych sklepów, tak? To jest ciekawe, bo jeszcze przed pandemią w Chinach nagle zaczął pojawiać się trend automatyzacji. I Alibaba, kopiując swojego amerykańskiego odpowiednika, w którymś momencie zapowiedzieli, że wprowadzają sieć supermarketów i że ta sieć supermarketów będzie w pełni zautomatyzowana. I jednocześnie, że te supermarkety będą bardzo premium. I to doświadczenie, które zbudowali, produkty, które sprzedawali, było na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie analitycy byli bardzo sceptyczni, że po co w Chinach automatyzować sklepy, że to zrozumiałe w Stanach, bo koszt siły roboczej jest ogromny, ale nie ma to tak naprawdę sensu w Chinach, gdzie ta siła robocza jest jednak wciąż bardzo tania, szczególnie w dużych miastach jak Szanghaj czy Pekin. No i teraz nagle się okazało, że ta automatyzacja jest bardzo potrzebna z zupełnie innych względów, więc analitycy przewidują, że Alibaba będzie zwiększała tę liczbę sklepów, które są w pełni zautomatyzowane, a inne supermarkety, jak to w Chinach, po prostu to szybko skopiują. Kiedy mówimy o sklepach Alibaby, mówimy o sieci Hema, tak? Tak. I to jest ta sieć, która jest taką siecią hipermarketową, klasyczną, gdzie można zrobić zakupy spożywcze, plus tam jakieś drobne inne zakupy. Tak, nawet sushi. Hema jest bardzo znana, że ma świeże ryby, więc jest dużo, na przykład w naszym zespole w Chinach bardzo często ludzie kupują sobie lunch z Hemy i jest to właśnie sushi. Jasne. Powiedz, największa zmiana, którą zaobserwowałeś w handlu w czasie pandemii, co to było? W Chinach naprawdę nie ma żadnych drastycznych zmian, bo to wszystko już działało na bardzo podobnych zasadach. Okej, okay, a sprawdzałeś kategorie produktowe, które rosły i które słabły? Myśmy sprawdzili na polskiej platformie sprzedażowej takie kategorie i ku naszemu zaskoczeniu, to może to nie jest zaskakujące samo w sobie, no ale nikt by się nie spodziewał tak ogromnego wzrostu na przykład akcesoriów związanych z ćwiczeniami fizycznymi, tak? Siłownie, różne ciężarki, nieciężarki, kije, milion rzeczy. Tak, to na pewno to nawet, wiesz, my tego nie sprawdzaliśmy, ale widzę to jak samego klienta, że jak, wiesz, siłownie w Singapurze są zamknięte od 2 miesięcy, ale nawet nie możesz kupić żadnych ciężarków w internecie, bo wszystko jest wyprzedane i musisz czekać jeszcze kolejne 2 miesiące. To jest odkrycie. Że tych samych produktów brakuje w Singapurze i w Polsce. Tak. No i też, wiesz, to co założyliśmy w Hongkongu i w Chinach, to że zwiększył się trafik sklepów z sprzętem do renowacji domów. Że ludzie ewidentnie na początku epidemii stwierdzili, że to dobry moment, żeby przeprowadzić remont domu. I to tyle z takich. W Polsce mieliśmy podobną sytuację. Wynikało to z 2 rzeczy. Po pierwsze, sklepy, markety budowlane były otwarte przez bardzo długi czas w stosunku do tych sklepów pozostałych, które były w centrach handlowych pozamykane, w ogóle nałożono na nie ograniczenia. To po pierwsze. A po drugie, no to jest tak, że ludzie mają jednak poczucie kontroli, które im zanikło i próbują to poczucie kontroli odbudować. I ludzie, którzy się zajmują ekonomią behawioralną, mówią, że to jest pierwszy taki odruch odbudowy poczucia kontroli. To znaczy, zrobię remont, posprzątam, wypełnię swój czas czymś. Tak, jestem jedną z tych osób. Nagle zacząłem porządki w domu i organizację wszystkiego. Dziękuję bardzo. Dzięki. Państwa i moim gościem był Miron Mironiuk, założyciel działającej w Chinach firmy Kosmos i jutronauta w edycji programu w 2018 roku. A ja nazywam się Wadim Makarenko. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Partnerem podcastu i programu Jutro Nauci był Sebastian Kulczyk.